momencie, w którym tracisz pokój, poddajesz się emocjom, po czym zaczynasz podejmować złe decyzje, a później zaczynasz mówić rzeczy, których nie powinieneś mówić, a potem robi się jeszcze gorzej. Ewangelia Jana 14:27 nakłada na nas pewną odpowiedzialność. Jezus powiedział: pokój wam zostawiam. Powiedzcie wszyscy: mam pokój. Być może patrzysz na to i mówisz: chciałbym to mieć. Prawda jest taka, że masz. Jeśli narodziłeś się z Ducha Bożego, jeśli Chrystus mieszka w tobie, to Duch Święty mieszka w tobie, a jeśli Duch Święty mieszka w tobie, to masz w sobie owoce Ducha Świętego. Mogą być one małymi, drobniutkimi ziarenkami, które są słabe i przyduszone przez duszę pełną niepokoju. Ale jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że Duch Święty będzie pracował z tobą i pomoże ci rozwinąć te owoce w twoim życiu. One mogą rosnąć i rosnąć i rosnąć, tak jak owoce rosną na drzewie. Tak one mogą rosnąć i twoje życie może być zupełnie inne, jeśli nauczysz się zupełnie inaczej reagować na różne sytuacje. Jak już mówiłam dzisiaj rano, jeśli chcesz być nieszczęśliwy, jedyne, co musisz zrobić, to być egoistą. Ale jeśli chcesz być szczęśliwy, powinieneś wstawać każdego ranka i celowo przyoblekać się w miłość. Możesz przeznaczyć chwilę czasu na to, aby pomyśleć o tym, co możesz zrobić, aby kogoś pobłogosławić tego dnia, aż nagle poczujesz, że radość pojawi się w twoim wnętrzu. Wtedy wszystko dookoła ciebie nie będzie musiało układać się tak, jakbyś tego chciał, abyś mógł być radosny. Będziesz radosny, ponieważ jest w tobie radość Pana. I kiedy zaczynamy zwracać uwagę na to, na co Bóg zwraca uwagę, wtedy Jego radość uwalnia się w nas. A tym, na czym Bóg chce, żebyśmy się skupili, są rzeczy, które są ważne dla Niego, a właśnie to jest dla Niego ważne. Ilu z was to rozumie? Uważam, że nie widać tego wystarczająco mocno w dzisiejszych chrześcijanach. Nie ma nic gorszego niż podły chrześcijanin. Pokój zostawiam wam. Pokój mój własny daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Jezus mówi: dałem wam pokój, a oto wasza część zadania. Nie pozwalajcie, aby coś wami wstrząsnęło albo was zaniepokoiło. I nie pozwalajcie sobie na strach, zastraszenie, tchórzostwo, ani niepewność. Ale Joyce, nic na to nie poradzę. Wpadam w zdenerwowanie, zanim zdam sobie sprawę z tego, co się dzieje. Nic na to nie poradzę, źle się zachowuję. A później mam poczucie winy i tego żałuję, ale nic na to nie poradzę. Nic się nigdy nie zmieni w naszym życiu, dopóki nie przestaniemy mówić: nic na to nie poradzę. Oto powód, Bóg nigdy nie kazałby nam czegoś zrobić, gdyby nas do tego nie uzdolnił. Bóg nie powiedziałby: okazuj miłość, jeśli nie bylibyśmy zdolni do okazywania miłości. Nie powiedziałby: żyj w pokoju, jeśli nie bylibyśmy zdolni do życia w pokoju. A zatem zanim będziemy w stanie odnieść jakiekolwiek zwycięstwo, musimy zacząć od mówienia: jeśli Bóg każe mi coś zrobić, mogę to zrobić z Jego pomocą. Mogę zrobić wszystko w Chrystusie, który mnie wzmacnia, wliczając w to zachowanie spokoju w każdej sytuacji. Amen. Miałam już tak dosyć tego, że ciągle się denerwuję i nie odczuwam pokoju. I przyglądania się, jak Dave cieszy się swoim życiem, podczas gdy w moim cały czas panował zamęt. Przez miesiąc zamartwiałam się jakimś problemem, a on w ogóle nie martwił się tym. W końcu ta sytuacja się zmieniała. On przez cały miesiąc się cieszył, a ja miałam miesiąc boleści. Aż w końcu postanowiłam,
Powiedzcie wszyscy, postanowiłem. W końcu postanowiłam, że będę współpracować z Duchem Świętym i będę uczyć się żyć w pokoju, nawet gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobię. Zaczęłam od modlitwy i czytania tego, co Biblia mówi o pokoju. A potem zaczęłam prosić Boga, aby pokazywał mi oraz nauczał mnie, jak diabeł okrada mnie z pokoju. Czasami musisz się cofnąć, aby osiągnąć zwycięstwo. Musisz się cofnąć i zobaczyć, jakie jest źródło twojego problemu. Zatem, jeśli każdego poranka tracę swój pokój, to muszę sprawdzić, co jest tego przyczyną. Może cały problem tkwi w tym, że wieczór wcześniej nie poświęciłam czasu, aby się przygotować na następny dzień. Wtedy rozwiązanie jest łatwe. Więc musiałam sprawdzić, w czym naprawdę tkwi problem, zamiast zrzucać winę na wszystkich w domu. Gdybyś tego nie zrobił, to bym się nie zdenerwowała. A gdybyś nie zrobił tamtego, to bym się nie zdenerwowała. A gdybyś mi więcej pomagał, to bym się nie denerwowała. Wiem, że nikt z was tak nie robi. Opowiadam wam tylko moją smutną historię. Gdybym się lepiej czuła, to nie byłabym zdenerwowana. Jesteś w stanie stwierdzić, w którym momencie zaczynasz się denerwować, jeśli jesteś choć trochę uważny. Możesz to poczuć. To zaczyna się gdzieś tutaj. Lub gdzieś tutaj. Możesz to poczuć. Rzecz w tym, aby to opanować, zanim to dojdzie do twoich ust. Amen. W relacjach z niektórymi ludźmi będziecie musieli nauczyć się zachowywać spokój w samym środku burzy. Widzicie, wiem, jak się czujecie w tej chwili. W niektórych z was odzywa się cielesna natura. Jeśli myślisz, że będę tolerować to, co toleruję już przez całe moje życie, to grubo się mylisz. No wiesz, Bóg może to zmienić. Nie twierdzę, że twoja sytuacja jest dobra. Bóg może to zmienić, ale ty jesteś wyposażony we wszystko, co potrzebne, aby być szczęśliwym, nawet jeśli się nie zmieni. Powiedziałam, że masz wszystko, co potrzebne, aby być szczęśliwym, nawet jeśli się nie zmieni. To jest prawie jak gra, chora gra, w którą diabeł próbuje z nami pogrywać. Mówię wam, każdego dnia on pilnie pracuje. Przez cały dzień, aby skraść twój pokój. Ponieważ w momencie, w którym tracisz pokój, poddajesz się emocjom, po czym zaczynasz podejmować złe decyzje, a później zaczynasz mówić rzeczy, których nie powinieneś mówić, a potem robi się jeszcze gorzej. Bardziej niż za czymkolwiek innym musimy podążać za pokojem. Chciałbyś wiedzieć, co Bóg chce, abyś zrobił? Podążaj za pokojem. List do Kolosan 3,15 mówi, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, który jest decydującym elementem w każdej sprawie. Chcesz wiedzieć, jaka jest Boża wola? Jeśli zamierzasz coś zrobić i nie wnosi to pokoju, to znaczy, że to nie jest Bożą wolą. 1 list Piotra 3, 10-11 to wersety, które miały duży wpływ na moje życie i chciałabym teraz podzielić się z wami nimi. Kto bowiem chce miłować życie
to ja chcę miłować swoje życie. Ilu z was chce miłować swoje życie? Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, nawet kiedy to nie jest oczywiste? A zatem mówi to nam, że jeśli chcesz doświadczyć dobrych dni, nawet jeśli twoja sytuacja nie jest dobra, to pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić jest: niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówić podstępnie. Inaczej mówiąc, naucz się zamykać buzię. I nie dopuszczaj do tego, aby każda twoja emocja ulatywała przez usta. Nazywamy to samokontrolą. Bardzo dobrze wychodzi nam kontrolowanie innych. Ale nie ma owocu Ducha Świętego o nazwie cudzokontrola. Nie widzę go na liście. Możemy mieć niesamowite życie, jeśli będziemy panować nad sobą. Alleluja. Werset 11, pierwszego listu Piotra 3, 10, 11. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, więc nadal mówi o tym, co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy cieszyć się życiem. Niech zaś odstąpi od złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju. Szuka pokoju. Harmonii, niezmąconej strachem, potrząsanej namiętnościami i konfliktami moralnymi i niech idzie za nim. Idź za nim, szukaj go. Nie oczekuj, że on spadnie na ciebie tak, jak dojrzały owoc spada z drzewa. Szukaj go, dąż do pokoju. Nie zgadzaj się na życie bez pokoju. Niech nie tylko pragnie pokoju w relacjach. I mówi o trzech dziedzinach, w których musimy mieć pokój. Pokoju z Bogiem, pokoju z samym sobą, i pokoju ze swoim bliźnim. Ale gorliwie go szuka i niech idzie za nim. Gwarantuję wam, że jest tu dzisiaj wielu ludzi, którzy pragną pokoju, modlą się o pokój, chcieliby odczuwać pokój, ale nie zrobili ani jednej rzeczy, żeby zmienić coś w swoim życiu, aby mógł panować w nim pokój. Po prostu zrzucacie całą winę na waszą sytuację, obwiniacie diabła, obwiniacie społeczeństwo i obwiniacie. Diabeł zawsze będzie gdzieś obok, on nie zamierza odejść. Ludzie zawsze będą obok i zawsze będą robić pewne rzeczy, które nam się nie podobają. Zawsze będą pojawiać się sytuacje, których wolelibyśmy nie przechodzić. Nie wiem jak wy, ale ja przeżyłam zbyt wiele lat, pozwalając na to, aby sytuacje kontrolowały moją radość. Nie zamierzam tak więcej robić. No proszę, czy ktoś chciałby pójść w moje ślady?